Agata ma 18 lat, a Tytus 2 lata. Za ile lat Agata będzie 3 razy starsza od Tytusa? Zachęcam do samodzielnego rozwiązania tego zadania. No dobrze, czyli tak, no o co nas pytają? No pytają nas, za ile lat Agata będzie 3 razy starsza. No więc spróbujmy tę naszą niewiadomą nazwać jakoś. Może niech to będzie L od lat. To jest liczba. No i spróbujmy na to L ułożyć jakieś równanie, które wynika z treści tego zadania. Więc zastanówmy się może dziś. Zróbmy sobie tak. Dziś. Dziś, no i dziś Agata ma 18 lat. Ma lat 18. No a Tytus ma lat 2. Tak, no dobrze. I teraz za L lat. Za L lat. No Agata ile będzie miała? No skoro dziś ma 18, to za L lat będzie miała 18 plus L. No a Tytus, skoro dziś ma 2, to za L będzie miał 2 plus L. I teraz jakie ma być L? Ano L ma być takie, żeby Agata była 3 razy starsza od Tytusa. Czyli równanie, które pozwoli nam wyliczyć L, będzie następującej postaci. Wiek Agaty za 18 lat ma być równy 3 razy, przepraszam, nie za 18, tylko za L. Wiek Agaty za L lat ma być równy 3 razy wiek Tytusa za L lat. No i to jest równanie, L jest tutaj niewiadomą, które pozwoli nam znaleźć tę szukaną liczbę lat. Czyli co, może w pierwszym kroku pomnóżmy sobie, ile tutaj mamy L, ile wyrazów wolnych, czyli 18 plus L równa się, no 3 razy 2, prawda? 3 razy 2 to jest 6 i 3 plus 3 razy L. To jest nasze równanie. No i co, i jak je rozwiązujemy? No dobrze jest mieć L po jednej stronie, a po drugiej stronie stałe. Czyli co, na przykład jeżeli L odejmiemy od obu stron, to zniknie nam L po lewej stronie i zostanie tylko L po prawej stronie. Czyli tak, po lewej stronie będziemy mieli 18, a po prawej 6 i 3L minus L, czyli plus 2L. No i teraz co? I teraz chcemy jeszcze tę szóstkę przerzucić na drugą stronę, to znaczy od obu stron odejmiemy sobie 6. No, przypominam, że wszystko to, co robimy z jedną stroną równania, musimy robić też z drugą, po to, aby równość była zachowana. Skoro od jednej strony odejmujemy 6, to i od drugiej musimy odjąć 6. Czyli tak, 18 minus 6 to jest 12 i to jest 2L. Czyli mamy 12, to jest 2L. No co, skoro 2L jest 12, to chcemy wiedzieć, ile jest L, czyli musimy dzielić, podzielić przez 2. Jeżeli podzielimy obie strony tego równania przez 2, to po prawej stronie zostanie nam L, a po lewej 12 przez 2, czyli 6. No, czyli L jest 6, czyli odpowiedź jest za 6 lat. No i może jeszcze sprawdźmy. No dobrze jest sprawdzać, czy się nie pomyliliśmy, czyli za 6 lat, czyli Agata będzie miała za 6 lat, będzie miała 24 lata, a Tytus za 6 lat będzie miał 8. Tak? No i 24 to jest rzeczywiście 3 razy 8.